Witam wszystkich. Jesteśmy już prawie, że w Nottingham na miejscu. Jechaliśmy tym razem troszkę szybciej, czyli zajęło nam to ile, Dawid? 3-3,5 godziny. Powiem wam, że największy plus, jaki zrobiłem w tych przygotowaniach, to to, że na sam koniec Dawid mi zaproponował to, że mnie zawiezie, także wielkie podziękowania. Powiem wam, że nie sądziłem, że jest to tak przyjemne siedzieć obok i się nie przejmować po prostu, gdzie trzeba jechać, którędy i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczenia później, jak będziemy nakładać tan. No i co? I już myślę, że na scenie. Heja. Drop Megadeth, took him to church. I like bleach, man. Why you had the stupidest verses? Dude, it's the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with S-Dot. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Jesteśmy już po finałach Wielkiej Brytanii. Miałem 24 zawodników w kategorii, z tego 4 czempionów Wielkiej Brytanii. Konkurencja naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno obstawiona. Moim zdaniem nie wypadłem jakoś tam blado na tle takiej top 6. Jednak forma, którą uzyskałem, to było dalej wciąż za mało, aby powalczyć o to przejść. Po zawodach sobie troszkę podjadłem, delikatnie. Ale już dzisiaj poniedziałek, wczoraj były zawody, już dzisiaj trening nóg i przygotowanie pod następne zawody, czyli tym razem Diamond Cup. No mam nadzieję, że na Diamond Cup tutaj wejdę w inny limit wagowy, czyli wejdę raczej do 95 niż do 90, czyli ta kategoria wzrostowa też powinna być troszkę inna, bo nie ukrywam, tutaj na finałach Wielkiej Brytanii miałem chłopaków wzrostu 1,65 m. Taka była średnia wzrostu, także w porównaniu do mnie 1,78 m to było tak troszkę średnio. Tak reasumując na szybko finał Wielkiej Brytanii, powiem wam, że naprawdę jestem mega zadowolony z tego, że udało się zrobić dobry tan, dobrą formę, wbiłem się z wagą idealnie na czas. Do zobaczenia następnym razem i mam nadzieję, że w Diamond Cup będzie trochę lepiej. Postaram się zrobić formę jeszcze lepszą, mam nadzieję, że przez tydzień uda się ją poprawić i do zobaczenia, heja. Mamy 13 października, jedziemy na kolejne zawody, tym razem jedziemy do Liverpoolu, mamy około 360 km do przejechania, także nie jest źle, samopoczucie jest całkiem dobre, także tutaj nie mogę narzekać, chociaż no, czuję, że ten, takie zmęczenie już przedstartowe trochę mi doskwiera. Taka mała ciekawostka, jeżeli chodzi o wagę, bo zawsze nam mówię o wadze, jak jadę autem. Tym razem będę startował w kategorii do 95 kg, także nie obawiam się o wagę. Jesteśmy już po rejestracji. Dzisiaj waga pokazała 93 kg. Co wam mogę powiedzieć? Właśnie jadę na trening, zrobić ostatni trening, bo dzisiaj mamy piątek, start będę miał w niedzielę, także takie odwadnianie, dopiero zacząłem porządne dzisiaj. Jedziemy właśnie do Manchesteru na siłownię Flex, jedna z najlepszych siłowni, na których byłem w życiu. Także nagramy wam jakiś krótki filmik z tego ostatniego treningu, na pewno będzie mega mocny i ciężki, ale no raczej nie poszaleję z ciężarem, bo siły jakoś tam nie ma za dużo, bo jestem bez węglowodanów. Także do zobaczenia w Manchesterze. Przejechaliśmy się z Liverpool do Manchesteru. Powiem wam, że moim zdaniem to jest jedna z najlepszych siłowni w Anglii, jak nie najlepsza. Powiem wam, że klimat mega gruby. Zrobiłem trening kopłodowy już taki ostatni przed zawodami, czyli po 15 ruchów na duży grupy mięśniowe, czyli plecy i klatka piersiowa, i po 20 ruchów na małe grupy mięśniowe, czyli ramiona, obręcz barkowa i kaptur. Powiem wam, no, jeżeli będziecie w Manchesterze, to naprawdę zachęcam was do odwiedzenia tej siłowni, bo mega kuźnia. Ja jestem mega, mega zadowolony. Powodzało się godzinę jechać, żeby zrobić taki super trening, także do zobaczyska, już tym razem chyba raczej na backstage.
że jestem bardzo, bardzo zadowolony. Zająłem 6. miejsce z mega pozytywnym feedbackiem od sędziów, że powinienem być wyżej. No niestety byłem 6., a nie wyżej. Od razu sędziowie powiedzieli mi, co mam poprawić, nad czym pracować, także jest co robić. I wracam tutaj do standardowego mojego tutaj systemu, czyli woda kokosowa, żeby szybko uzupełnić wodę w organizmie. Mam swoje ulubione boostery, powiem wam, że to jest jedyne ciśnienie, na co tak naprawdę mam. Zaraz pojadę sobie na żeberka do TGN Friday i od jutra jedziemy z przygotowaniami pod następne zawody. Tym razem będzie to Sugar Classic, ostatnie zawody w tym sezonie. Dziękuję wszystkim za wsparcie, był dla mnie to naprawdę ciężki okres przygotowawczy, bo naprawdę no, był to brytyjski finał i od razu 7 dni po tym były to Diamond Cup, z czego no w tej kategorii 90 kg do 95 no są konie niesamowite. Jednak mimo to, że byłem no jednym z mniejszych, wszedłem do tej szóstki i wywalczyłem to 6. miejsce, jestem zadowolony. Dziękuję za wsparcie. Największe podziękowania oczywiście dla mojej narzeczonej, która właśnie trzyma kamerę i nagrywa. Gdyby nie ona, to tak naprawdę ten start by się nie udał, nie byłoby nawet możliwości się przygotować, ani w ogóle nic zorganizować. I dziękuję też moim sponsorom, czyli tutaj Trek Nutrition, Vitamishop UK, Robert Rzeźniczak, Łukasz Smetek, tutaj panowie naprawdę mi mega dużo pomogli. No i pomagają mi już od 3 lat i myślę, że jeszcze te kolejne parę latek mi będą pomagać. Także dziękuję ślicznie, hej!